Dzień dobry Państwu. Ponownie witamy na obsłudze pojazdu. Z tym, że teraz będziemy omawiać światła w samochodzie na kategorię C+E, czyli MAN z przyczepą. I zaczynamy od tych świateł, które działają bez kluczyka. Dodam jeszcze, że wszelkie manewry na placu mamy robić z włączonymi światłami mijania, tak jakbyśmy to robili w ruchu na drogach publicznych. Proszę teraz pokazać światła, które działają bez kluczyka, czyli jakie światła? Światło pozycyjne i światło awaryjne. Proszę, kolega nam sprawdzi. Kursant. Proszę pokazać, gdzie włącza się. Światło pozycyjne włączamy tutaj na przekręcenie na pierwszy stopień. Dziękuję. Sprawdzamy teraz. Ustawa mówi, że mamy wskazać i sprawdzić wszystkie światła, czyli musimy podejść do każdej żarówki, pokazać paluszkiem, czy ona świeci, czy nie. Proszę pokazać. A więc światełko pozycyjne mamy, znajduje się tu w tym miejscu, z drugiej strony analogicznie, z drugiej strony w lampie, w tym miejscu znajduje się światło pozycyjne przednie. Proszę dalej. Z przodu, u góry również w skład świateł pozycyjnych wchodzą również światła obrysowe, a więc u góry mamy światła obrysowe przednie. Idąc dalej. Z boku pojazdu znajdują się światła pozycyjne boczne. Zazwyczaj kierowcy nazywają to światła obrysowymi, ale nie są to światła obrysowe. Tak więc nazywamy te światła pozycyjne boczne. One są barwy? Barwy pomarańczowe. Bardzo dobrze. Pokazywać wszystkie, trzeba podejść, paluszkiem pokazać, żeby ten... Tutaj dochodzimy teraz do światła zespolonego i tutaj jest małe zamieszanie, bo tych świateł troszeczkę jest więcej. Kolega tu na pewno nam ładnie to opisze. Owszem. Tak więc tutaj szliśmy bokiem i nazywaliśmy te światła wszystkie z boku jako światła pozycyjne boczne. Tutaj w tej lampie, jak widać, jest barwa czerwona, ale jest również dopuszczona i tutaj to światło świecące w bok w tej lampie zespolonej nazywa się również światłem pozycyjnym bocznym. Idąc do tyłu, tutaj największe światło czerwone jest to światło pozycyjne tylne. Tu na rogu natomiast to światełko jest to światło jako obrysowe tylne. Jak również nie można zapomnieć o podświetleniu tablicy rejestracyjnej. Tu tylko dodam, że światło obrysowe tylne i pozycyjne boczne jest na jednej żarówce, tylko z oddzielnej strony jest to oddzielne światło. Idziemy dalej do przyczepy, proszę. Z przodu na przyczepie znajduje się tutaj również światło pozycyjne przednie. Idąc dalej, tu w tym miejscu, znów mamy z boku światełka barwy pomarańczowej i nazywają się one również światłami pozycyjnymi bocznymi. Tutaj, tutaj. I dochodzimy ponownie do tylnego światła zespolonego z tym razem przyczepy i tutaj też mamy małe zamieszanie. Kolega nam to wyjaśni. Proszę. I tutaj również mamy jedną żarówkę, ale dwie barwy światła. Tu w bok, jak widać, świeci, jest barwa pomarańczowa, więc jest to światło pozycyjne boczne. A tu do przodu, jak widać, świeci się barwa biała i jest to światło obrysowe przednie przyczepy. I proszę zwrócić uwagę, że mimo, że to światło jest z tyłu przyczepy, jednak mając barwę białą, barwa biała jest zarezerwowana dla światła obrysowego przedniego. Mimo, że jest z tyłu przyczepy, to jest takie nielogiczne. Ale jedziemy dalej. I tutaj mamy z tyłu lampę. Jak widać, mamy ponownie lampę zespoloną. I światło pozycyjne tylne występuje tutaj w tym miejscu, a światło obrysowe tylne występuje tu w tym miejscu. Idąc dalej, jak również ponownie nie możemy zapomnieć o podświetleniu tablicy rejestracyjnej. To podświetlenie można paluszki. I kolejna lampa. Również światło pozycyjne tylne, światło obrysowe tylne. I tutaj mimo, że z drugiej strony te wszystkie światła są symetrycznie jak z lewej, jednak podczas egzaminu kursant musi podejść, zdający musi podejść, wskazać palcem i sprawdzić każdy punkt świetlny, czy działa, czy nie. Mówimy dalej. I mówimy dalej, a więc mamy ponownie światło pozycyjne boczne. Tu mamy ponownie światło obrysowe przednie. Pozycyjne boczne. Pozycyjne boczne. Pozycyjne boczne. I z przodu na przyczepie mamy tu w tym miejscu światło pozycyjne przednie przyczepy. I teraz przechodzimy do samochodu.
więc tu w tym miejscu występuje światło pozycyjne tylne, obrysowe tylne pojazdu i światło pozycyjne boczne pojazdu. I tu ponownie ta sama żarówka, ale patrzymy z innej strony, a więc nazywamy inaczej światło. Pozycyjne boczne i światło pozycyjne boczne. I na tym zakończyliśmy światło pozycyjne. Ile jest świateł pozycyjnych? Światło pozycyjne, proszę sobie zapamiętać, proszę Państwa, jest zawsze jedno. Ale? Ale świeci w iluś tam punktach. Także proszę o tym pamiętać. Dziękuję. Następny już...